of uh, topics I'm, like, like you just mentioned, um, those are a, a, a few um, of the lot of heavy uh, topics we sometimes try to wrestle with in, in our songs. Sam powiedział, że e, tak, podejmują się wielu m, różnych trudnych tematów, e, e, no tutaj to są te dwa, które wymieniłam, ale że jest ich też więcej. Um, you know, I, I think a lot of uh, these songs are kind of dealing with sort of different kinds of uh, modern problems that we are um, wrestling with one way or another. Jest to wiele współczesnych uh, problemów, z którymi zmierzamy się w, na różne sposoby. Trying to figure out, you know, issues of uh, identity um, in kind of the online age. poprzez, tak, starając się użyć tożsamości w mediach czy poprzez internet? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. Myślę, że chodziło bardziej o kwestie różnych tożsamości, jakie ludzie przyjmują w takim świecie współczesnym, współczesnym świecie online'u. Mhm. Może powiem, że akurat Fickle Fickle Love bazuje właśnie na na tym, na tym w ogóle pytaniu, Jaką, jakie tożsamości my przyjmujemy w obliczu sytuacji, które są dla nas e, no, zaskakujące, czy też trudne, na przykład, problem z uchodźców, ludzie, którzy uciekają przed wojną, dzisiaj mamy to w ogromnej skali, prawda? Piosenka na co prawda postawała wcześniej, e, gdzie w ogóle nie przypuszczaliśmy, że, że dojdzie do, 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 do wojny na Ukrainie, ale Zadawaliśmy pytanie, jaką postawę ludzie przyjmą w, w kontekście właśnie takiej sytuacji, że widzą uchodźców, jak się zachowają, czy będą starali się przypodobać tej, tej sytuacji na moment, być takim celebrytą, który zrobi sobie parę fajnych fotek z uchodźcami, czy rzeczywiście im pomogą. Czy będą próbowali w jakiś sposób na, na tych ludzi wpływać, żeby się nie wiem, dopasowali do, do naszej kultury, do naszych y, zwyczajów? W jaki sposób my się zachowujemy? To, to, to był główny taki wątek związany właśnie z tymi osobowościami, które y, staramy się dzisiaj współcześnie przyjmować. No i mniej więcej o to chodziło, myślę, że samowi. Okay, so uh, I will ask the next the next question question. Uh, not to translate everything what Michal <laughs> said, uh, he he just added a lot of explanation about uh, the meaning of uh, the identities uh, we we take. Uh, uh, wrestling with uh, with different difficult situations, mostly uh, mostly focusing on the situation of refugees, like the the situation we have now with in the war with uh, the war uh, Russia with Ukraine. But the other situation was uh, was um, refugees at the Polish Belarusian um, border, uh, at the really big humanitarian humanitarian crisis, uh, which we faced uh, at the beginning of the year. Uh, but to continue, uh, to continue with the music and how you say. The stories uh, for me it's very interesting uh, like the mixture of different styles uh, and like this kind of lightness of the music you use to to talk about uh, such difficult topics and i heard their uh, influences of gorillas but also so there were some rap songs and like there is such a lot of different music styles uh, that i was trying to figure out if if there is um, uh, what what is the, what connects them? Like what is something what um, puts everything together? Pytanie, które teraz zadaję do sama i do Michała, dotyczy muzyki, która, za pomocą której też starają się opowiedzieć te, czy wypowiedzieć na te trudne tematy, bo to, co zauważyłam, to bardzo duża różnorodność w gatunkach muzycznych, po które sięgają. Ja miałam też i skojarzenie, szczególnie w utworze Fickle, Fickle Love z zespołem Gorillas i, i tą manierą, która jest obecna właśnie w, w, tym, w tym zespole, ale też pojawia się rap, pojawia Wiele różnych podejść muzycznych, i jest to zastanawiające dla mnie, co jest takim mm, spójnym elementem, czy elementem łączącym, e, jeżeli chodzi o, o to, w jaki sposób podchodzą do muzyki. Hmm. So, we kind of have a joke when we're uh, describing our band, that we're kind of like uh, the internet, except uh, we're trying to uh, maybe come together across different worlds instead of just isolate in our own little bubbles. Mm -hmm. mają taki wewnętrzny żart w swoim zespole, um, który dotyczy tego, że... Trudno jest mi to przetłumaczyć, bo to jest jakieś bardzo metaforyczne, tak mi się wydaje, że jakoś taką, chodzi o taką wewnętrzną sieć, która łączy was w zespole, kiedy jesteście różnymi takimi osobnymi atomami. Mm, Czy inaczej? To filozoficznie można tak określić. Natomiast y, to bardziej... Na, nasz, po, nasza muzyka powstawała jako połączenie różnych światów, dlatego, że tworzyliśmy muzykę zdalnie. Zanim powstała, powstał ten materiał, my sami wysyłaliśmy do siebie po prostu plik poprzez sieć internet i pracowaliśmy nad muzyką w zupełnie różnych miejscach i stąd jakby nasza muzyka troszeczkę jest taka pewnym połączeniem różnych koncepcji, różnych generacji, różnych gustów, My jesteśmy w różnym wieku. Sam jest 30, plus, ja już 47. Więc jesteśmy z, troszeczkę z innych epok i połączyliśmy te wszystkie nasze inspiracje w jeden taki miks. Ja, mm -hmm. yeah, so, so you guys. Um... And, and and maybe it's also good to explain, like the rest of the band um, uh, besides me was a band back in the '90s um, in the alternative rock scene of Poland, and and I'm coming kind of uh, from more of the millennial indie rock world of of the U.S. Mhm. Mm uh, pozostała część zespołu poza samym, uh, była wcześniej. Uh, Zespołem na e, niezależnej e, scenie gitarowej rockowej w latach 90. -tych. Natomiast sam dołączył do nich e, z tym elementem takiej, no właśnie, jako, jako pokolenie milenialsów tak zwanych i, i związanych właśnie z milenialsami, ale nie no, z, ze Stanów Zjednoczonych i, i z tamtejszą sceną rockową. Yeah, so, so we try to, you know, find different compromises um, and areas of shared taste. Um, Uh, when we're working together, when we're trying to create these songs, they often are going back and forth, being file shared. Uh, we make our little adjustments and changes, and um, and just kind of see what uh, what ends up happening. W związku z tym no, starają się znaleźć jakiś, jakiś kompromis, jakieś punkty, punkty wspólne. To no i tak wygląda, ich, tak wygląda ich praca, że krok do przodu, dwa kroki do tyłu i w końcu wychodzi coś wspólnego. Posłuchamy teraz utworu wspomnianego Fickle Fickle Love i za chwilę wracamy do rozmowy.